Miejsce 65. Najpopularniejszy samochód świata. Toyota Corolla. Corolla, sama nazwa, jak korale. Najbardziej nie rozumiałem jednej rzeczy w Corolli. Jak Toyota mogła podjąć kiedyś decyzję o tym, że przestaje produkować Corolla? Toyota Corolla ma niezwykłą historię, bo było chyba 98 generacji tego samochodu. I w pewnym momencie Toyota powiedziała, nie, będziemy uśmiercali to. Znaczy, zamykamy Corolla i teraz nie będziemy produkowali Corolli. Całe szczęście, jakby to oczywiście wróciło i Corolla cały czas jest dostępna. Ale nie rozumiem, jak oni mogli w ogóle na to wpaść. Jak się dobrze wczytałem, to z tego co wiem, to chyba jest jakaś generacja Toyoty Corolli, która była królową driftu. Dobrze pamiętam? Bardzo dobrze. Chodzi o kultową tylnonapędową Corollę AE86. Patrzcie, jak to pięknie lata boczurami. Niestety następne Corolki nie umiały już takich sztuczek, bo napęd powędrował w nich na przednią oś. Ten niewyróżniający się niczym specjalnym wóz był jednak kompletnie bezawaryjny. Ludzie nawet widząc taką damę nie wierzyli, że jej Corolla mogła się zepsuć. Świat pokochał Corollę. Śpiewano nawet o niej piękne pieśni. Na tym kiju, który nazywa się Toyota Corolla, są takie dwa końce. Jest AE86 i jest to takie dziadkowe, to chyba będzie po prostu E8, jeśli się nie mylę. I to jest coś, co w Polsce się kupowało w Peweksie, z dieslem, w bazowym wyposażeniu i jeździło na grzyby. I swoją drogą przez chyba cały jeden dzień taką miałem, czy no wydaje mi się, że chyba cały jeden dzień taką miałem i zabija chęć do życia jeżdżenia. Toyota Corolla ma na swoim koncie wiele rekordów, między innymi sprzedażowych i ja muszę się przyznać do tego, że dosłownie przyłożyłem swoje dwa grosze do jednego z takich rekordów, bo sam jeżdżę na co dzień Toyotą Corollą i ja wiem, że dla wielu osób będzie to po prostu nudne auto i Corollę kupuje ktoś, kto w ogóle nie pasjonuje się motoryzacją. No, nie do końca. Słuchajcie. 2 litry pojemności, ponad 180 koni mechanicznych, no i średnie spalanie w ruchu miejskim poniżej 5 litrów. To musi robić wrażenie. Gratulujemy klientom, współczujemy mechanikom. Taka była reklama Toyoty. Corolla jest jak, nie wiem, sportowe buty, jak samochody terenowe, które mają swoje własne nazwy od marki, która to produkowała. I Corolla jest takim symbolem nudnego, bardzo przewidywalnego, przyjemnego, niezawodnego auta. Samochodu, który po raz pierwszy pobił przecież rekord po Volkswagenie Garbusie, jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanych sztuk. Ja Corollę tak z lat powiedzmy jeszcze takich dziecięcych najbardziej pamiętam, jak jeździła w rajdach. Carlos Sainz jeździł rajdową Corollą, o ile dobrze pamiętam. I ta generacja, o właśnie, ta generacja mi się najbardziej podoba. Corolla obok Hondy Civic to jest samochód, którym Japończycy tak naprawdę zaczynali zdobywać światowe zaufanie, szczególnie zdobywali to zaufanie w Stanach Zjednoczonych. Był kryzys paliwowy, wszyscy się z nich naśmiewali, że robią śmieszne małe samochodziki, a okazało się nagle, że kurczę, mało palą i co najważniejsze się nie psują. Japończycy zrobili jedną rzecz, żeby sprzedawać dalej Corolle, takie mam wrażenie, bo te samochody się nie psują, ludzie, ich właściciele uwielbiają, więc postanowili je kiepsko zabezpieczać antykorozyjnie. Dzięki temu w końcu te Corolle zardzewiały i ludzie poszli do salonu po kolejne, bo inaczej ta firma by chyba upadła. Najpierw driftowóz, później dziadkowóz, a dziś popularne rodzinne kombi. Corolla w swym długim życiu była już chyba wszystkim. O potędze tego niepozornego kompaktu najlepiej świadczą te liczby. Toyota sprzedaje na świecie jeden egzemplarz Corolli średnio co 30 sekund, a w Polsce co pół godziny.